Numer 14 Agnieszka Białek. Numer 15 Sylwia Lejcz. Numer 16 Agnieszka Kordonowska-Lopa. Numer 22 Natalia Różeńska. Numer 24 Patrycja Wójcik. Zadowoleni jesteśmy bardzo z meczu, dlatego że Wistal jest przeciwnikiem wymagającym. Jak widać, całą pierwszą połowę grał pierwszy skład. W drugiej połowie właściwie tylko przez moment zmienniczki weszły i cały czas Ryba broniła. Tylko chwilę też broniła właściwie ta zmienniczka. Myślę, że ten fragment między 26 minutą a 30, kiedy straciliśmy 4 bramki, kiedy one nam odjechały na 5, zdecydował o meczu, dlatego że gdybyśmy wyszli w drugiej połowie na remisie, myśmy cały czas się zbliżali, ale one jednak ten kontakt z nami trzymały. Ale cieszę się, jest hart ducha, psychicznie są one zmotywowane, dziewczyny walczą, chcą wygrywać i dla mnie to jest ważne. Pochwaliłbym wszystkie dziewczyny. One naprawdę pokazały duże serce i nie popełniały błędów technicznych, co jest dla mnie ważne, żeby jak najmniej błędów technicznych, jeszcze technicznych, ale jeszcze nie rzucały skutecznie i z tego właśnie w końcówce zamieniano na nieskuteczny rzut, na kontratak. Chcielibyśmy z tych trzech meczów teraz, które mamy z Piotrkowią, z Jelenią Górą i z Kobierzycami przynajmniej 4 punkty zdobyć. Zapraszam na mecz za 2 tygodnie do Kościerzyny z Jelenią Górą. Serdecznie i dziękuję wszystkim kibicom za dopływ.